oraz kursantów Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu dorocznego. Uroczysta odprawa roczna zabrzeńskiej policji była okazją do tego, by podsumować działania w zakresie bezpieczeństwa w mieście. Policja musi polegać na liczbach i te liczby są takie, że przede wszystkim w tych kategoriach, które są jakby najbardziej odczuwalne, to nasza skuteczność rośnie. Tych przestępstw na szczęście nie jest więcej, a chyba takie szczególnie uciążliwe przestępstwa to jest to, co my nazywamy 17 razy 7, a więc te 7 kategorii przestępstw, do których należy kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, kradzież pojazdu, rozboje, uszkodzenia ciała. I w tym przypadku, tak jak podaliśmy, to był najlepszy wynik, od kiedy tak naprawdę poważnie policja zajmuje się statystyką. I też wyjątkowe chyba takie zdarzenia, które łączone są z kradzieżą, ale poprzez włamanie. No pierwszy raz otarliśmy się prawie o 60% wykrycia. No bardzo cieszy mnie to, że to nie jest przypadek i to nie jest tak, że to był wyjątkowy rok, bo bardzo dużo wykrytych spraw przeszło nam już na ten rok i myślę, że one będą rozwijane. Zabrze to jedno z bezpieczniejszych miast na Śląsku. Zabrze wypracowało swoją markę. Policjanci zabrzeńskiego garnizonu policji naprawdę pracują na bardzo wysokim poziomie, osiągają tutaj świetne efekty w zakresie wykrywalności przestępstw, ale również w pełni panują nad dynamiką przestępstw, czyli liczbą popełnionych przestępstw, zdarzeń, które nam się codziennie pojawiają na terenie miasta. A to, co wydaje się być w tym względzie najważniejsze, to... Przede wszystkim wsłuchiwanie się w oczekiwania społeczne. My robimy sporo badań opinii publicznej, pytamy ludzi tak naprawdę, co dla nich jest najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa. I pojawiają się dwie odpowiedzi, które tak naprawdę dominują wszystkie badania. Pierwsza odpowiedź to taka, aby w jak największym stopniu oni widzieli, mieszkańcy, umundurowanych policjantów w swoim otoczeniu. A drugie oczekiwanie jest takie, że jeżeli pojawi się sytuacja niebezpieczna, zagrożenie, żeby ci policjanci jak najszybciej pojawiali się na miejscu zdarzenia. I stąd też nasza strategia funkcjonowania w głównej mierze opiera się o te oczekiwania. By te wszystkie zadania w zakresie bezpieczeństwa były realizowane sprawnie, niezwykle istotna jest współpraca samorządu i policji. Cieszę się, że w Zabrzu kwestia zdrowia, bezpieczeństwa, porządku ma wysoki poziom zrozumienia. Tu dziś mówimy o bezpieczeństwie. Patrząc na pracę policji, patrzę z dużą wdzięcznością właśnie, że możemy o bezpieczeństwie mówić spokojnie. Patrzymy na wyniki pracy Policji Zabrzeńskiej i z satysfakcją muszę powiedzieć, że coraz lepsze wyniki nasza zabrzeńska policja odnotowuje, choć wydaje się, że są już naprawdę tak dobre, że tylko tak utrzymać. Ale ambicja naszych funkcjonariuszy jest zdecydowanie większa i dlatego w każdym obszarze widzimy, że jest coraz lepiej. Coraz lepiej, czyli coraz bezpieczniej mogą czuć się mieszkańcy naszego miasta. Ja bardzo optymistycznie podchodzę do tego roku i wiem, że mam tak dobry zespół, że zrobimy wszystko, żeby w Zabrzu było bezpiecznie.